Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Sonic Mania, już odcinek prawdopodobnie ostatni, nie mówię, że ostatni, ale prawdopodobnie ostatni z historii Sonika. I po tym odcinku możliwe, że wrócimy do mojego normalnego stylu nagrywania, a więc góra, dół, góra, góra, dół, góra, dół. Dobra, dół, góra, no nie. Jakoś się to synchronizuje, a więc no zaczynamy. No Metallic Madness Zone drugi. Raczej akt drugi. Następny odcinek tamten będzie... chyba trzeciego, co nie? No to skoro to jest czwarty, no to... Mam nadzieję, że mieliście dobry dzień w szkole dziś. Pierwszy. No pierwszy, no więc rozpoczął się rok, to jeszcze tak niezbyt, ale no możecie powiedzieć jak to jest. Jak tam w szkole? Oj, Chibi Sonic! Chibi Tales mi się bardzo nie podoba, jeśli mam być szczery, ale Chibi Sonic jest! To jedna rzecz, w którą tak bardzo prosiłem, jest! Nawet spindasz ma. Nawet tak trochę dziwny, jeśli mam być szczery, ale jest! Jest też Chibi Knuckles i Chibi Knuckles jest zdecydowanie lepszy niż Chibi Tales. Jak to właśnie wygląda. Kocham te chibi wersje. Poza Tejsem. Tejsa hejtuje ogólnie samego z siebie, więc... Nie jest jakoś... dziwne. Ciekawe czy... A nie, nie może być chibi Supersonika. Może być co najwyżej wtedy, kiedy... wejdziecie do promienia... już od razu z Supersonikiem. Patrzcie. A nie, może być zrobione. To jest dziwne. Ale dziwne, że nie pomyśleli o tym, żeby... Kurde, może mu dodać sprite'y. I że tak się zmniejsza te sprite'y jeszcze. Dobra, mamy już normalnego Supersonika. Znowu mam małego Supersonika, Chibi Supersonika. Chcę, by ktoś zrobił haka, żeby był Chibi Supersonik. I want this shit. I dla wszystkich fanów Tailsa, których uraziłem, że o, nie lubisz Tailsa, przykro mi. You can call the cops. Ja to mogę tak... Nie mogę tak. No dobra. To jest jakiś skrót, o którym nie wiem. Nie wiedziałem. No. Ciekawy jestem, czy ten drop dash niszczy przeciwników. Nie. A tak wygląda, no wiecie, no tak opecko wygląda, więc liczyłem troszeczkę na opecki wynik, a nie po prostu, że no, fajnie wygląda. O! Ale z Supersonikiem to przecież jest takie dziwne. Dobra. Supersonik bardzo mi się podoba, ale bądź co bądź sterowanie nim jest jak sterowanie po lodzie cały czas. Co jest złe, od razu mówię. Dobra. Dlaczego to jest nieszczęsne właśnie? O ty. Czemu jest? O, Chibi Eggman jest nawet. O. Chibi... Tails Doll? Pfu, Amy Doll. O, Chibi Eggmani. Tak są. Ale ja jestem Chibi Supersonik, kurde. Jeszcze dodatkowo ona nawala cały czas tutaj. Jej. No. Come on here, Eggman. Dobra. Więc przeszliśmy ten zone. Uff. Teraz będzie fajnie. Chyba, raczej. I guess. Titanic Monarch. Oj no, ale to jest trippy, jakbym miał odwrócone kolory co najmniej. Ale tak, to jest pierwszy zone. To jest raczej no... ostatni zone. Pierwszy zone. Okej, co on robi? Ze mną. To chyba mnie próbuje porwać, co nie? Ten bandytek. Robiąc takie cuda. Okej. Okay. Nie chce mnie to zabić. No dobra, no. Narzekać nie będę. Ała. Czemu jesteś niemiły, bandytek? Ale mnie podnosi. O, Metropolis Zone. Dziękuję. Znowu połączenie malutkie. Ładnie wygląda ten program. To muszę przyznać na razie. A co? No, muzyka jest taka... Nawet w porządku. To jest nawiązanie do wszystkich baz Eggmana, chyba poza Scrap Brain Zone, bo do Scrap Brain Zone było nawiązanie w Metallic Madness, ale... Tu jest Dead Egg Zone z Sonika 3, no Metropolis trochę tu jest... O cię panie, o! Nawet Egg Robo. Hard boiled heavy. którego ominęła impreza. Nie pokażę bad endingu, jak widzicie, no może jakoś pokażę, ale niekoniecznie w tym odcinku. O! Super Sonic! I teraz nic mi nie jest straszne. Pójdę tu. Dobra. Teraz, o kurde, nie? Ha! Dało się. Ciekawy level design, nie? Nie wyobrażałbym sobie go raczej przechodzić bez Supersonika. Dlatego mi tak bardzo na nim zależało. Chociaż w życiu nie widziałem tego poziomu. You have the power, Sonic! Trochę mi się nie podoba, że nie wszystkie sprite'y są, wiecie, ekskluzywne dla Supersonika. Ja rozumiem, że to, no, to tak dla klasyków, ale no nawet... No niektóre sprite'y są bardzo podobne do tego z Sonic Free Complete. Albo no Sonic... no Sonika 2, no ale w każdym razie... Nie podoba mi się trochę, że no niektóre sprite'y są dosłownie nic nietknięte dla Supersonika, no to nie jest fajne. Mogli się trochę bardziej nad Supersonikiem postarać. Nie hejtuję za to gry, po prostu mówię, że no jak według mnie no Supersonik jest tutaj dla mnie trochę malutkim rozczarowaniem. Wygląd ma spoko. Ale bądź co bądź, to nie jest to, na co można powiedzieć, oczekiwałem lekko. A już w szczególności po tym, że nie jest dopracowany pod względem sprite'owym. Tam jest to, więc tu sobie... Hop! Nie wiem, czy mam przez to takie dziwne nawiązanie do Sonic Rush. Nie takie... Nie wydaje mi się, że to jest Sonic Rush, ale takie mam dziwne uczucie, jakby to było z Sonic Rush. O! Jeszcze tamto... O, ja cię pamiętam, ty jesteś z... No, z... Dead Egg Zone, z Sonika 3 and Knuckles. Znaczy z samego Sonic and Knuckles. Jak ty jesteś w ogóle odpicowany? Okej. Ty zmieniasz w ogóle fizykę. Spoko. To coś dostanę? Nie. Dobra. Nie to nie! Okej. Wina nas zabiera. Bardzo fajnie. Jesteśmy chyba teraz w środku tego robota. Titanic Monarch, akt drugi. Typia, łodź się, panie. Bardziej się tego nie spodziewałem. A co tu jest? O, ringbox. Tak fajnie. Jak milusia. Mam ochronę. Aha. Okej, nic mi to nie zrobiło. O co? Co tu się... Okej, to jest trippy bardzo. Nawet nic nie mówię po prostu. Dobra. Mam tym tego i tu. Sobie polecę tak. To nie był mój pomysł. Dobra. Ty mi dajesz tu, ty mi dajesz tu. Ja się daję tu. Ty mnie tak porobisz? Ojej. I sobie idę tu. I wszyscy jesteśmy szczęśliwi. Tu, tu. No. A, super są. Czego mam wyskoczyć? Aha, mam sobie jakiś tempo zbyt, nie. Okej, nie ogarniam. Łocie panie, jak wszystko tu jest takie szybciłem. Trzeba grasz Sonika w końcu. I do niej fioletowej mazi. A i co mam tak szukać wyjścia, rozumiem? Nie, no spoko. Spoko. Tu nic nie mogę zrobić, chociaż... Aaa, mogę. W ogóle w Titanic Monarch są jakieś special? Nie widzi mi się. Okej, jestem tu. Spoko, mogę to wejść. Co tu się odwala? Coś ci się nie udało. Teraz zakładam, że jestem w jakimś śmiałym wejściu do tego. Nie. Muszę tam chyba wejść. Chociaż... Nie, mam pomysł. A, chciałbyś, kurde, pikselku. Ja to jest teraz znowu nawiązanie do Scrap Brain Zone. Spoko, spoko, lubię nawiązane. Jak je rozumiem, to lubię nawiązane. I zaraz mi się Supersonic skończy. Bo nie przemyślałem tego ciut. Tu jest bardzo mało pierścieni. Ogarniacie to... Dlaczego w tym ze mnie jest tak mało pierścieni? Nie, nie chcę, nie chcę. Damn. Byłem nieśmiertelny przez taką małą chwilę. Sala. Jesteś tu. Dajesz mi te pierścionki. Zaraz będziemy Super Sonic. Tak? No właśnie. Nie. tak bardzo nie chciałem tego robić. Sium. Dobra, już przedostatnie wyjście w sumie. Jeszcze to muszę ogarnąć. Wtedy będę mógł wejść. Enter the Matrix. Spokojnie. O nie, 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 nie. Nie, kurde. Kurcze blane. O, dostałem pierścionki, fajnie. Nie. Dobra, znowu jestem tu. Okej. Dobra. Nie. Przynajmniej mogę tak sobie chodzić i... Smooth I don't care w tym momencie. Mogę sobie tak zrobić, mogę sobie tak zrobić, mogę sobie tak zrobić. Se mogę. A wreszcie. Fajnie. Jestem teraz tu, teraz mogę zrobić tak. Mogę zrobić lepiej. Spoko. Teraz mogę zrobić tak. I teraz mogę się bać. Coś tu jest. Come on, Tails. Coś tu jest. Co? Okej, znowu tutaj jeden z Hard boiled heavy. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie. Tu nic nie ma. Ja się boję. Ja się boję. Dobra. Już się nie boję. Tak zależało mi w sumie tylko na tym Supersoniku. Dlatego tak wolno się poruszałem, bo byłem ostrożny. Dobra, i mogę już chyba iść tam, co nie? O, to wygląda znajomo. Where am I? O, on ma Phantom Ruby! Jest możliwego atakowania. O nie. No to się źle skończy. To się bardzo źle skończy. Bez pierścieni kontra... No właśnie, tak to się skończy. Poproszę pierścienie. Dziękuję. No przynajmniej teraz mam jakieś szanse z tym bossem. Muzyka jest po prostu... creepy. Dobra. To jest chyba nawiązanie do jednego z poziomów Sonic 3. Jak on się kurde nazywa tylko. Coś tam, Metallic Madness chyba, no. Dobra. O-o. Ale ja na Smash Bros to się nie prosiłem. Co ty mi robisz? Czemu tu jest hack? Czemu tu są Hardbolt Heavy? Okay. That was interesting. Dobra, panie Eggman. Ja pana proszę. Ty zbierz to! Dobrze. Teraz ty nie weźmiesz do kolejnego Hardboiled Heavy. Nie, Tailsa weźmiesz. Mnie też, kurde. Znowu jakiś kolejny Hardboiled Heavy. Nie wam się. Tyk. O, czyli wystarczy, że jeden hit mu dam. I już wracam do, że tak to powiem, normalności. Okej. Tak, się boję. Się boję i to bardzo. Jest! Okej, co się teraz dzieje? O, ho, ho! Finał, ludzie! Okej, tu jest Heavy King. Dobra. Eggman próbuje zdobyć Phantom Ruby. Coś tu nie pyka. A my... jesteśmy super synki. O nie! Dobra. Tak, zabierają nam się pierścienie. Kiedy spadnie z Phantom Ruby... kiedy z Heavy Kinga spadnie Phantom Ruby, mamy przestrzeń. I możemy latać. I może nas wypaść pierścienie. I musimy pokonać obu tych bossów. Dobra. Dobra. Get up, you can show me what you can do. Next to me and I'm next to you. Push me on through until the battle's won. No one's gonna get nothing from us. If you degenerate without trust, stand united after the fight. Tak, to był Fizzbump, bo Sonic Mania, moi drodzy, to już taki mały spoiler, jest prequelem do Sonic Forces. Dobra, nie... Kurde! Dobra. Damn it. Przynajmniej to nie jest taki trudny boss, jaki mi się wydawał. O, i dlaczego zaśpiewałem ten kawałek Fizzbump, bo obiecałem. Co obiecać? Obiecałem to... zaśpiewać. Nie wyszedł początek, ale no cóż. Przepraszam dla tych, którzy są zniesmaczeni moim skillem do śpiewania. Dobra. Damn it. Nie jest on jakiś super trudny, wystarczy unikać tych ataków i właściwie to jest tyle. Jeszcze jest tu... Supersonik ma tu też jakiś atak, który mu zabiera 10 pierścieni. Ten atak nie jest tam, no. Nie wiem, czy można jakoś z... Supersonika zmusić tu do latania. Czy jest to tylko poprzez... gdy on mu się zachce, albo no... zostanie obrażenia jakieś. Dobra. Easy. Nie, no dobra. Nie będę tego robił. Stanęło się. A, bo on używa tej mocy robi Eklipsa. Lubię kipsa. Dobra, Eggman. Come on! Dobra. Nie będę śpiewał więcej Fizzbump, bo nie umiem śpiewać. Dobra. Damn it. Dostał obrażenia przynajmniej. Teraz pozbieram tu. Come here and face me. Nie wiem czemu, ale bardzo lubię ten tekst z Sonic Shadow od postawy. Dobra. Dostał. Eggman jest tutaj najłatwiejszą częścią tego bossa. To be honest. Okej. Eggman jest tu najłatwiejszy, no bo on no, tylko odpycha, no. Nie pozwala do siebie dotrzeć. Nie otwiera się na ludzi i tak dalej. Dobra. Kiedy was w końcu pokonam? Nie obrywaj. Dobra, załatwiłem Heavy Kinga. No to teraz ostatni hit na Eggmanie. No i dziękuję bardzo, pokonałem. Przeszedłem Sonic Manię Soniciem. Uff. No i dziękuję bardzo. Uff, zgrzałem się trochę. See you next game. I mała planeta jest uwolniona po raz kolejny. Dobry ending. Idzie, dobry ending. Za pierwszym razem. Sonic traveluje. No i teraz Sonic Forces tylko zostało. A więc to było na tyle, ludzie. Zobaczymy się w następnych normalnych filmach i... no... normalny, nie wiem. No i w następnych historiach z Sonic Manii, czyli historii Knucklesa i historii Tailsa, ale to już raczej tak, wiecie, od czasu do czasu się pojawi. Dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało. Na razie i cześć, pa pa! Control!